Poćwiczmy trochę zrozumienie zmiennych reprezentujących liczby ujemne. Zadanie jest takie: Uporządkuj poniższe wyrażenia według ich wartości od najmniejszego do największego. Tutaj mamy trzy różne wyrażenia: q odjąć n, n i trzecie n odjąć q. Wartości zmiennych n i q mamy zaznaczone na osi liczbowej. Przyjrzyjmy się najpierw osi liczbowej. Trzy kreski na lewo od zera mamy minus 3 co oznacza, że odległość od kreski do kreski to odcinek jednostkowy, oznacza 1. Czyli tu będzie minus 1, tutaj minus 2, w prawo od 0 tak samo, każda kreska oznacza liczbę o 1 większą od kreski po jej lewej stronie, czyli tu jest 1, tutaj 2 i tutaj 3. Zastanówmy się teraz po kolei nad każdym z tych wyrażeń. Pierwsze wyrażenie q minus n. Widać na osi liczbowej, że q leży na prawo od n. W związku z tym wiemy, że q jest większe niż n. Jeżeli q jest większe niż n i odejmujemy n od q, nie ma przy tym znaczenia, czy są to liczby dodatnie czy ujemne, czy jedna z nich jest dodatnia, a druga ujemna, fakt, że q jest większe niż n oznacza, że wyrażenie q odjąć n na pewno jest dodatnie. Jeżeli spojrzymy na te dwie konkretne wartości q i n, to widzimy, że q jest dodatnie, a n ujemne. Czyli tutaj odejmujemy liczbę ujemną, co oznacza to samo, co dodawanie liczby dodatniej. Czyli nie tylko to wyrażenie będzie większe od zera, ale będzie też większe od q. Ale w tym zadaniu nie mamy porównywać wartości tych wyrażeń z q, tylko mamy je porównywać między sobą. Dalej mamy n. n jest ujemne, jest mniejsze od zera. I wartość n to coś pomiędzy minus 1 i minus 2. Nie znamy dokładnej wartości, ale na moje oko n równa się mniej więcej minus 1,8. Trzecie wyrażenie n minus q, nie wiem czy zauważyliście, ale n minus q jest przeciwne do q minus n. W wyrażeniu n minus q zaczynamy od liczby mniejszej i od niej odejmujemy liczbę większą. W takim razie wynikiem tego działania jest na pewno liczba ujemna. Czyli, jak widać, największe z tych trzech wyrażeń jest na pewno q odjąć n, bo jest dodatnie, a każde z tych dwóch wyrażeń jest ujemne. W takim razie, żeby te wyrażenia uporządkować, musimy jeszcze tylko ustalić, które z tych dwóch wyrażeń jest bardziej ujemne. Co jest mniejsze, n, czy n odjąć q? Zastanówmy się przez chwilę. Możemy określić w przybliżeniu wartość q na podstawie osi liczbowej. Wygląda na to, że q równa się w przybliżeniu 0,8. Przybliżoną wartość n określiliśmy już wcześniej. W przybliżeniu jest to minus 1,8. Jeżeli podstawimy do tego wyrażenia te dwie liczby, to wartość wyrażenia n odjąć q wynosi w przybliżeniu minus 1,8 odjąć 0,8, a to się równa minus 2,6. Jeżeli spojrzymy na te dwie liczby, to wyraźnie widać, że ta wartość jest bardziej ujemna niż ta wartość. Czyli jest mniejsza. Czyli z tych trzech jest najmniejsza. Ta dodatnia wartość jest oczywiście wśród tych trzech największa. W takim razie możemy już uporządkować te wyrażenia od najmniejszego do największego. Na portalu Khan Academy bezpośrednio w ćwiczeniu można te wyrażenia przeciągać myszą. Ale tutaj musimy je sobie zapisać. Najmniejsze będzie n q. Bo jest najbardziej ujemne, potem jest n, które jest również ujemne, ale nie aż tak ujemne, jest trochę bardziej dodatnie. Tu jest około minus 1,8, a tu jest około minus 2,6 i największe q odjąć n. q odjąć n, ponieważ jest przeciwieństwem, n odjąć q to ma wartość w przybliżeniu 2,6 plus 2,6. No i mamy rozwiązanie. Zróbmy jeszcze jedno podobne zadanie. U porządku poniższe wyrażenia według ich wartości od najmniejszego do największego. Podobnie jak poprzednio mamy zaznaczone wartości A i B na osi liczbowej. Na tej osi liczbowej odcinek od kreski do kreski to pół, jedna druga. Od 0 do jedynki mamy dwa odcinki, czyli każda kreska wyżej oznacza o jedną drugą więcej. Czyli tu jest plus jedna druga, a tutaj minus jedna druga. Do porównania między sobą mamy takie wyrażenia. A odjąć B A i trzecie, a odjąć 0,5. Jak się dobrze przyjrzeć, to gdybyśmy tutaj dopisali minus 0, a to to samo co a odjąć 0, to każde z tych wyrażeń to a odjąć coś. Tu od a odejmujemy b, tu odejmujemy 0, a tu odejmujemy 0,5. Generalnie im więcej odejmujemy, tym mniej nam zostaje, czyli tym mniejszy będzie wynik odejmowania, tym mniejsza będzie wartość całego wyrażenia. Zastanówmy się w takim razie, w którym z tych trzech przypadków odejmujemy najwięcej. Ta wartość będzie najmniejsza, czyli pierwsza w naszym uporządkowanym szeregu. Tu odejmujemy liczbę dodatnią, tu odejmujemy 0, a tu odejmujemy b. b jest ujemne. Jeżeli od a odejmujemy liczbę dodatnią, to wartość takiego wyrażenia będzie mniejsza niż w przypadku odjęcia liczby ujemnej. Jeżeli tu odejmujemy liczbę ujemną, to tak samo jakbyśmy dodawali liczbę dodatnią. Zaczynamy od a i zwiększamy wartość wyrażenia. To całe wyrażenie jest większe niż a. Wyrażenie o najmniejszej wartości to to, w którym od a odjęliśmy największą liczbę. No to układamy od najmniejszej do największej. Najmniejsze jest a odjąć 0,5. Potem jest a, i potem a odjąć b. Tu odejmujemy liczbę dodatnią, tu nic nie odejmujemy, tu tak naprawdę dodajemy. Ta wartość jest największa. Na osi widać, że b jest liczbą ujemną. Odjęcie liczby ujemnej od a spowoduje, że wartość całego wyrażenia będzie większa niż a. Czyli ta wartość jest mniejsza niż a, ta wartość jest równa a, a ta wartość jest większa niż a. No i mamy ułożone od najmniejszej do największej. Na portalu Khan Academy przeciągnęlibyśmy myszą najpierw to jako najmniejsze, w środku zostawilibyśmy to, a na koniec to jako największe. Najmniejsze, to trochę większe i to największe. Inny sposób wyznaczenia kolejności tych wyrażeń od najmniejszej do największej może być taki, że patrzymy na oś i widzimy, że b równa się w przybliżeniu minus 0,2, tu mamy minus pół, czyli minus 0,5, a równa się około minus 0,7. No i wystarczy podstawić te liczby pod zmienne a i b w tych wyrażeniach i będziemy znać wartości liczbowe tych wyrażeń. Wyniki oczywiście otrzymamy takie same bez względu na to, z którego sposobu liczenia będziemy korzystać.